Ruiny, dokładnie. Zaczynamy poziom. Jestem w ogóle ciekaw tego poziomu, bo to będzie pierwszy raz, kiedy ja będę te poziomy zwiedzał, więc nie mogę się doczekać. To jest muzyka, którą ja już słyszałem. Ona była bodajże w trzecim poziomie, czyli w wielkich drzewach. No i oczywiście nie zignoruję tej strzałki, która każe nam iść w prawo, czyli dosłownie w tamtą stronę. W ogóle jak, co musimy tutaj zebrać? 150 dukatów, 20 kryształków oraz 20 gwiazdek. Spoko, robi się. Dokładnie, to jest ten soundtrack, no kurczę. Ja go rozpoznaję od razu z miejsca, nie? W ogóle... To jest zastanawiające, że ten cały bossman na początku gadał do nas takim pogardliwym tonem, że gdzie lezie, makase, 3000 dukatów albo spadaj. A teraz w ogóle gada rzeczy pokroju, Kao, proszę, pomóż mi. Normalnie to jest takie zaskakujące teraz, co tu się dzieje. Oczywiście poziom sam w sobie bardzo mi przypomina Boogie Swamp z... To ja widzę, że ci mają teraz nową skórkę. A może, dobra, może to nie są te same postacie, w sensie to nie jest ten ziomek, który biegał z maczugą, jak gamer nazywał go... w sensie gamer go w ogóle nazywał Marianem Paździochem, no dla mnie to jest po prostu typo ze strzelbą wtedy. A raczej, sorry, nie ze strzelbą, z maczugą. Ale tak, no sam poziom w sobie przypomina mi bardzo Boogie Swamp z tego, Jacka jedynki. W ogóle fajne drzwi, swoją drogą. I też mi swoją drogą przypomina trochę remix poziomu tutorialowego z Jacka jedynki. Ja wiem, że ja się uczepiłem tego Jacka jedynki jak, nie wiem, psiej końcówy. No ale z drugiej strony, no kurczę pieczone, zagrywałem się w obie te gry tak samo dużo razy, że... No mam prawo chyba do takich skojarzeń, czyż nie? Czyż nie, moi drodzy? Teraz musimy uważać, bo ten kurde włada ogromną kością, więc no nie chciałbym z nim oczywiście stoczyć takiej batalii, że zginąłbym w bardzo żałosny sposób. Tak więc dlatego starajmy się tutaj nie przesadzać za bardzo, nie kozaczmy przy okazji, bo to też nie jest fajne. Zróbmy po prostu tak, że z klasą go będziemy po prostu cisnąć ile wlezie. O, powróciły osy z tego bobrowego lasu. A, widzicie? Dobrze pamiętałem, że to były osy, a nie kurde jakieś tam kasztany, jak ja to ująłem. W ogóle nie wiem, dlaczego kasztany mi wtedy przylazły. Pewnie dlatego, że wiecie, że kasztany w bobrowym lesie rolowały w naszą stronę, ale rolowanie, a bzykanie kurde tym żądłem to są dwie różne rzeczy, nie? Żebym tutaj się chciał samego siebie czepiać. Zajebiście. Teraz tam do góry fajnie byłoby się dostać. Podejrzewam, że da się tam dostać, tak? Więc będziemy próbować. Dobra, mogłem się pomylić. Może faktycznie tam nie da się dostać. No trudno się mówi, no. Próbowałem. Na siłę tam skakiwać nie będę. Co tutaj mamy? Ej, halo, drzwi.
Na, drzwi nie działają. Myślałem przez chwilę, że ktoś nam łaskawie otworzy i da jakiś dukat albo ewentualnie, nie wiem, cokolwiek. Albo nawet środkowego palca pokaże. A tu jednak bez takich nagród. A szkoda. 55 na 100, 59 na 20, 8 na 20. Sorry, że ja tak to non-stop monitoruję, ale z ciekawości po prostu chcę zobaczyć, jak nam idzie poziom. Myślę, że to chyba nie jest nic głupiego. Czyli w zasadzie to teraz nie mierzymy się z ludźmi od tego... od Huntera, tylko teraz walczymy bardziej z mieszkańcami tych bagien niż z ludźmi od Huntera. To ma nawet sens, powiem szczerze powiedziawszy. Oj! Oj, nie to, nie to, nie to! Kurczę, pominąłem, myślałem przez chwilę, że tam będę mógł się na luzie dostać. Fuck! Proszę, wydostań się stąd, błagam. Na serio, stąd się nie mogę wydostać? A, mogę, dobra. Trzeba było odpowiednio skoczyć, dobra. Mamy tutaj jeszcze ten. Dobra, teraz mogę już... spać spokojnie, mogę kontynuować poziom, więc dobra, skaczemy jeszcze raz tam i lecimy teraz z tym garnkiem, czy... No, to jest garnek w sumie. Nawet w ogóle żadnego tutorialu, ani nic, żadnego wprowadzenia, o co chodzi z tym. W sumie to nawet nie trzeba było nic wprowadzać, po prostu gierka traktuje już to jako coś, co zdążyliśmy poznać, no bo przecież w bobrowym lesie płynęliśmy beczką, co nie? A teraz musimy na te same beczki uważać, no cóż za ironia losu. Oj, możemy w ogóle tym garnkiem sterować, to jest w ogóle fajne. Okej, dobrze, że go przy okazji zabiłem. Bo mógłbym mieć szczerze po gwiazdce, co za tym idzie, nie mógłbym zrobić tego poziomu na 100%, a w jakim stopniu mi na tym zależy. W mniejszym lub większym stopniu, ale zależy. No tego robić nie chciałem, więc dlatego teraz lecimy od razu w dół, bez żadnego kurde atakowania tych pająków. One i tak nam za wiele HP nie zabierają, to prędzej beczki zabierają więcej HP niż te pająki zasrane. Pajęczaki jedne. W ogóle to mnie zastanawia, czy tutaj jest jakiś glitch, że muzyki nie ma, czy o co tutaj chodzi? Tak jakoś spływaliśmy sobie spływem w dół i zero muzyki, nic. Okej, to było dosyć szybkie. 4002 dukaty, ja pierdzielę, ale wynik ładny. Dobra, tutaj mamy zebrane. Nie, podoba mi się bardzo ten poziom, tak szczerze powiedziawszy. Tu muszę przyznać, że trochę szkoda, że KO2 na PC-ta nie miał tego poziomu. Szkoda, że KO2 na PC-ta miał trochę mniej kontentu. Co musimy atakować teraz? Ty, bo ja widziałem, że tam u góry chyba coś trzeba atakować, co nie? Tak mi się wydaje. Aha, czyli po prostu trzeba było ich tylko i wyłącznie atakować. To na tym to polegało. Okej, ja przez chwilę myślałem, że trzeba było ten takie u góry punkty atakować. Bo tam jak widzieliście się nad tym budynkiem coś świeciło i myślałem przez chwilę, że
aby jakby przejść dalej poziom, to trzeba tamto zaatakować, ale okej. W sumie to tamta sekwencja troszeczkę mi też przypominała z jakiegoś powodu Raymana trójkę i jakieś tam minigierki z Raymana trójki, bo Rayman trójka był również znany z tego, że miał dużo kreatywnych minigierek. Czemu kurde co druga beczka to musi być bomba? Nie rozumiem tego trochę. No tego nie planowałem. Jeszcze raz trzeba z tym się tutaj pobić. Ale poziom naprawdę bardzo ładny jest, jeżeli chodzi o grafikę. Poziom jest jeszcze bardzo fajny, jeżeli chodzi o soundtrack. No i sam pomysł na poziom jest bardzo moim zdaniem fajny. Tak więc szapoba dla kurde twórców. Mówię, momentami odczuwam klimaty i czy to Jacka jedynki, czy to w ogóle nawet Spyro a Hero's Tale teraz, ponieważ tutaj ta sekwencja jest też podobna do Spyro a Hero's Tale. Do poziomu bagiennego, gdzie tam trzeba było również zbierać różne rzeczy. Albo to był A Hero's Tale, albo Enter the Dragonfly. Musiałbym zobaczyć na swoje stare zapisy ze streamów i bym wam tutaj podał screena z dokładnym namiarem, z której to dokładnie gry było. Jeszcze tylko 40 gwiazdek i będziemy mieli kolejną umiejętność. I ile tych? Mamy 19 na 20, 18 na 20. No to zaraz koniec poziomu będzie, czyli prawdopodobnie znowu poziomu na 100% nie zrobimy. Tam nic nie pominąłem? Nie, nic nie pominąłem, więc lecimy do przodu w takim razie. Na 50, 19, 18 na 20, czyli gdzieś po prostu coś pominąłem. A nie, tam mamy jeszcze dzwonek, więc to jeszcze nie koniec poziomu. O nie, to jest KO trójki. O nie. Takie coś pamiętam, że w KO trójce dodali, ale to widzę, że po raz pierwszy pojawiło się tutaj. O kurcze pieczone. No dobra, zróbmy to. Niech będzie. Ja nie pamiętam, jak to się robiło, ale dobra, niech będzie, spróbujmy. Użyj drążka do poruszania metalowym ramieniem. Naciśnij krzyżyk, by opuścić ramię. Naciśnij trójkąt, by obracać ramię. Twoje zadanie to ułożenie puzli. Oj, puzzle, coś czego ja nie lubię bardzo. Nigdy nie lubiłem czegoś takiego, więc zacznijmy od tego. Coś źle ułożyłem, coś źle definitywnie ułożyłem. I chyba wiem gdzie. Bo tu w miarę jako tako jeszcze wygląda. Tak? To tak miało być? Ta, chyba ta. No dobra, mamy teraz tak to rozdzielone, więc teraz zobaczmy, co tutaj nie pasuje. To domyślam się, że pasuje tutaj. To powinno być tutaj, dokładnie tak. I to pasuje. Teraz to pasuje tutaj. To pasuje tutaj, dokładnie. I teraz trzeba będzie to jakoś ułożyć. Dokładnie, tak? O, i powinno być chyba teraz git. Chyba. A jednak nie git. Teraz będzie git. Na 100%. Dokładnie. Udało się. Udało mi się to rozwiązać. Co to jest? Gdzie to spyliło? Halo, co to ma znaczyć?
Wiecie co? Ja tu zapiszę gierkę, bo ja chciałbym zobaczyć, co tam jest u góry. Wiecie co? Zrobimy sobie coś takiego. Wiem, że trochę to tak po chamskiemu, ale chcę zobaczyć, gdzie tu będzie zakończenie poziomu. Okej, tutaj nic nie ma, czyli to jest tylko ten wilk, który przywołał to coś, co pobiegło w tamtą stronę, więc tutaj będzie koniec poziomu jak nic.